I dzień dobry wszystkim, zagrajmy dalej w Betelgezę. Wiem już jak przejść ten poziom, mniej więcej. Spróbujmy, czy mi się uda odtworzyć z pamięci, jak ten poziom rozwiązałem tuż przed chwilą. Mianowicie, mam takie spostrzeżenie, że rozwiązywanie tych zagadek przybyło mi na trochę trasowanie elementów na płytce układu drukowanego. W zasadzie kiedyś takie płytki projektowałem, a zaprojektowałem kilka w życiu, to niedużo, kilka. To miałem podobne odczucia jak podczas grania w ten etap Betelgezy. Także spróbujmy. Jeszcze raz. Najpierw kawa. Wypicie kawy przebiega taką okrężną drogą i jest to droga właściwa do wypicia tej kawy. Jak już wypiliśmy kawy, to przyjemnie świeci nam słoneczko, więc należy je z kolei teraz spalić. Teraz ta litera nam tutaj troszkę przeszkadza, ale tylko troszkę. Chyba tego nie skneciłem, tak mi się wydaje. Nie, nie skręciłem tego. Zjadamy tę literę i wbrew intuicji przecinamy tutaj ścieżkę pomiędzy tymi strzałkami. Ale robimy to po to, żeby nałożyć na siebie kapelusze i biorąc wtedy mamy prostopadłe strzałki, które kierują nas już prosto do drogi przejścia przez ten poziom. I na końcu przez ten cały wir, skoro już nam się kręci w głowie, to możemy po drugiej stronie wiru się wydostać do wyjścia. Chapter 10, level 2 na 20. To było dosyć wymagające, przyznam, i jeżeli będzie więcej takich poziomów, to nie wiem, czy nie doprowadzimy ta gra się do takiej sytuacji, w której będzie jeden poziom na film, na przykład, nie? Albo będę musiał robić przerwy, żeby rozwiązywać poziomy poza filmem, poza materiałem, albo dobrze ciąć. Spróbujmy. Znowu mamy tutaj sytuację z rozdzielaniem grup. Teraz już wiem, jak to działa, więc jestem bardziej pewny, jak to zrobić. Chyba. To był nietrafiony klawisz. Tak. Oko musi odejść, ale piramidy zostały, nie góry. To nie są góry. To są piramidy. Ja potem wszystkim muszę skończyć tutaj na dole. To chyba raczej nie tak. Spróbujmy w górę w takim razie. Znowu to chyba zrobiłem źle. Ale jeszcze nie jestem pewien. Tutaj to odciąłem. Mogę zawsze jeszcze pójść tutaj, ponieważ tutaj można zrobić takiego zawijasa. To sobie odciąć. I to nie wystarczyło. Absolutnie to nie wystarczyło, ponieważ tutaj wszystko w zasadzie pozostało w grupach swoich. Co ja zrobiłem najlepszego? No to może tak, nie wiem. No mogę w sumie tak troszkę pokluczyć. Teraz tutaj do góry pokroić to na kawałeczki, ale tutaj mam znowu trochę problem, bo muszę odciąć to oko i w tym momencie już nie wyjdę stąd, bo jeszcze musiałem te piramidy odciąć. Jeszcze raz w takim razie. Może to oko za późno trochę wycinam stąd? Faktycznie? Może tak jest? Może trzeba najpierw? Może trzeba jednak tak, jak próbowałem z pierwszym razem? Teraz do góry. Odwalamy ten kawałek. Nie, bo została piramida z Uroborosem i one się na pewno zapalą, właśnie. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz tak w takim razie, mimo wszystko. Co zrobiłem?
Kurde, znowu źle. Come on. Jeden krok za daleko. Teraz w lewo, okrążamy to i chyba się udało. Okej. To mamy znowu pić kawy. Podejrzewam, że najprostsze rozwiązanie nie zadziała tutaj. Tym bardziej, że już widzę, że to jest nieprawidłowe rozwiązanie w ogóle. A w drugą stronę? W drugą stronę też, chyba że zrobimy tak. Nie. To jednak w dobrą stronę chyba było. Aha, ale tutaj nie można wrócić. Bo tutaj zablokowane. Nie można zrobić slalomu tutaj, nie? W razie ten slalom musi wyglądać troszkę inaczej, w ten sposób całkiem możliwe. Tutaj jest symbol Ankh. Jeszcze raz. Nie było najgorzej, ale nie udało się mimo wszystko. W ten sposób. I okrążyliśmy to. No, okej. Niby dużo miejsca, ale znowu mamy taką płytkę układu drukowanego. PCB. Laminat. Tak, laminat. Nie wiem, kapelusze może najpierw spróbujmy. Że się jakaś sytuacja tutaj wyklaruje nam. Po tym wszystkim na pewno trzeba ten słoneczko na końcu zrobić. A to oznacza, że prawdopodobnie kawę trzeba przed ostatnią. Nie. No spróbujmy tak, bo to w sumie mogę chyba zrobić bezkarnie nawet. Teraz to, teraz kawa, jeszcze te strzałki zostały. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz to zrobić. Najpierw sobie to zrobimy, bo to jest bezkarne, tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz tak, kapelusze, strzałki, pozbądźmy się tego po prostu. Ok, teraz kawa, ale to jest ważne, od której strony ją zrobimy. Wszystkie drogi prowadzą niestety do niedobrego rozwiązania tutaj. Nie, dobrego. Najpierw to, a teraz kawa. Żeby teraz tylko fałszywego ruchu nie zrobić. Level completed. I to będzie ostatni level w tym odcinku. Piąty. I ostatni w tej sesji nagraniowej w ogóle. Bo już czuję zmęczenie. Poniekąd postawienie tego symbolu tutaj wymusza przejście w dół. Nie można tego zrobić inaczej. Natomiast to, co trzeba zrobić inaczej tutaj, to poobcinać te wszystkie uroborosy. Tylko, że teraz już nie mam dobrze...
Nie, tak mi się wydaje, że ten yin i yang tutaj to jest taka sugestia, że należy tutaj pójść w dół i zacząć to od dołu robić. W ten sposób. O! I to daje znacznie lepszy rezultat. Nie, bo z jednym okiem zostało. Z jednym okiem to zostało połączone, a połączone to zostało z jednym okiem, dlatego że czegoś tu nie odciąłem tak jak trzeba. I dalej tego nie odetnę, bo w tym miejscu trzeba by było wciąć. Odciąć. Okej, okay, spoko. Chyba mam jeszcze jeden pomysł na to. W ten sposób. Też jest źle. Przecież ja tak zrobiłem chyba na początku. Tak, i to oko zostało znowu, ponownie. Połączone z tym Broborosem. Trzeba jakoś inaczej. Spróbujemy tak, może. Tu sobie pojedziemy w ten sposób. O, jest. Level complete. I tak jak powiedziałem, na tym etapie zakończymy sobie ten odcinek. Do następnego.